Przygotowanie auta do sezonu, czyli co warto wiedzieć. Dzisiaj będzie o podstawowym przeglądzie. Ja nazywam się Karolina Pilaczek i jestem profesjonalnym kierowcą driftingowym, a ze mną jest Mariusz Dziurleja, szef mojego zespołu. Zapraszamy do oglądania. Zapraszamy. Co w trawie piszczy, a raczej co w samochodzie trzeszczy? Czyli o takim podstawowym przeglądzie, który możecie zrobić sami pod domem. Warto, słuchajcie, podzielić to na rzeczy, które powinniście sprawdzać regularnie, no i na rzeczy dla takich osób bardziej zaawansowanych i wtajemniczonych. Takie podstawowe, to bym powiedziała, że to jest oświetlenie, to są płyny, to są opony. Można sprawdzić w warunkach domowych hamulce, można zobaczyć ręczny hamulec, sprzęgło. Rzeczy, które są niewymagające ingerencji mechanika, niepotrzebny podnośnik, niepotrzebny kanał, więc takie rzeczy możemy zrobić pod domem raz na jakiś czas. Natomiast podstawowe rzeczy, takie jak olej, jak płyn w chłodnicy, powinniśmy robić to praktycznie codziennie. Dokładnie tak. To jest naprawdę świetny moment, żebyście dowiedzieli się czegoś ciekawego na temat swojego samochodu, a także zadbali o bezpieczeństwo. I słuchajcie, bardzo często tak naprawdę zapobiegli dużym wydatkom. Więc zdecydowanie polecamy, żeby takie przeglądy domowe robić regularnie. Przede wszystkim też taki apel, czytajmy instrukcję obsługi własnego samochodu, bo 90% ludzi tego nie robi. Znam kilka osób, które są w stanie przeczytać 1000 kartek swojej instrukcji, natomiast większość ludzi nie wie w szybkiej sytuacji, gdzie włączyć na przykład przeciwmgielne światła albo jakiś inny przycisk. Takich osób jest nawet całkiem sporo. Słuchajcie, no właśnie, takim podstawowym przeglądem to przede wszystkim oświetlenie, czyli po prostu wsiadacie, prosicie kogoś o pomoc, wsiadacie do samochodu i włączacie po kolei wszystkie lampki, sprawdzając, czy wszystkie żarówki działają. Jeśli nie działają, a nie wiemy, jaka ona jest, znów instrukcja obsługi mówi dokładnie, jaka dokładnie żarówka, jaki typ, jaka moc, jakie włókna. Natomiast w większości też przypadków na kloszach naszych lamp w samochodzie są te dane napisane. Dokładnie tak. No i druga rzecz to oczywiście różne czy wycieki, czy w ogóle sprawdzenie poziomu płynu w naszych samochodach. I teraz takie podstawowe, które warto zobaczyć. Słuchajcie, układ chłodzenia, czyli tam to, co ma służyć za to, żebyśmy samochód dowieźli do końca i był dobrze schłodzony, czyli chłodnica ma w większości przypadków zbiorniki wyrównawcze. Tu akurat jest w amerykańskim samochodzie miarka, która pokazuje nam, ile tego płynu jest, czy jest wszystko w porządku. Kolejnym bardzo ważnym jest sprawdzenie oczywiście oleju, czyli sprawdzenie oleju silniku, o którym mówiliśmy już w poprzednim naszym krótkim filmie. Sprawdzamy olej codziennie, przed każdym wyjazdem powinniśmy go sprawdzić, żebyśmy byli świadomi tego, że nasz silnik ma płyn, który mu daje żyć. Kolejnym bardzo ważnym, a nie sprawdzanym płynem jest spryskiwacz, bo zawsze go brakuje w momencie, gdy jest potrzeba, stoimy w korku, jedziemy na wakacje, jedziemy na działkę, nic się nie dzieje, zaczyna padać deszcz lub szyby są bardzo brudne, naciskamy guzik, robi dziwny odgłos i co robimy? Rysujemy szybę, zużywamy gumę wycieraczki, która pęka, wystarczy sprawdzić i dolać odpowiedniego płynu do odpowiednich warunków, czyli zimą, zimowego, latem, letniego, żeby się nie okazało, że letni został i wtedy jest tak zwany lód zamarznięty, który będzie, no będzie nie działał po prostu, zamarza silnik i psujemy i mamy koszty. A przede wszystkim oczywiście chodzi o widoczność, bo pewnie nie jedna z was, nie jedna osoba już miała taką sytuację, kiedy jechała gdzieś po trasie i nie miała płynu w spryskiwaczach, a była jeszcze jakaś breja na drodze i zrobiła się smoła na szybie i mało było to widoczne i przyjemne, więc zdecydowanie polecam dbać o płyn do szyb. Czyli niewiele sprawdzając, sprawdzamy swoje bezpieczeństwo, bo jadąc z rodziną na wakacje, czy do mamy, czy do dziadków, będzie brudna szyba, wyprzedzanie, deszcz, ciężarówka, to się wszystko może wydarzyć, więc płyn ma być. Kolejną rzeczą to układ wspomagania.
99% samochodów ma już wspomaganie hydrauliczne albo hydrauliczno-elektryczne. No tutaj w Camaro jest zbiornik schowany, ale dla osoby delikatnie kochającej motoryzację to jest dosłownie 30 sekund, bo tylko ściągamy pokrywę silnika i mamy zbiorniczek z miarką, która też pokazuje, ile tego płynu jest, ile powinno być, także bardzo prosta operacja, a wiemy, że nasza kierownica będzie działała tak, jak powinna działać. Słuchajcie, to co jeszcze warto zobaczyć, to oczywiście płyn hamulcowy. Bez płynu hamulcowego kolejne niebezpieczeństwo. Zbiorniczek oczywiście też jest dostępny z góry organoleptycznie i wizualnie widzimy, czy ten płyn jest, czy go nie ma. Jest napisane minimum, maksimum na zbiorniku i powinno być wszystko zawsze w tej górnej normie. W większości przypadków samochodów są czujniki, tutaj też taki czujnik jest, który wyświetla nam na desce rozdzielczej, gdyby ten płyn już był w małej ilości. Ale lepiej sprawdzić dwa razy, bo jak ktoś sprawdza dwa razy, jest pewniejszy. Mariusz, a jeżeli coś nie działa elektrycznego w samochodzie, czy możemy to zdiagnozować sami? Tak, bez elektryka jedyną rzeczą, którą możemy zrobić, to sprawdzić bezpieczniki i przekaźniki. Są z reguły w samochodzie oznaczone, albo są w środku, gdzieś przy desce lub pod maską. Tu akurat są pod maską. Bezpieczniki w samochodzie są opisane na wewnętrznej części obudowy, gdzie, jaki, od czego, do czego służy, do którego urządzenia i wtedy jak wiemy, co nie działa, jakieś, nie wiem, szyba elektryczna, to szukamy, gdzie on jest, mamy specjalny uchwyt, żeby go wyciągnąć, wyciągamy, jeśli jest dobry, to wraca, a jeśli jest uszkodzony, wkładamy nowy, powinno być ok. Rewelacja. Słuchajcie, kolejną rzeczą, która jest bardzo ważna w samochodzie i warto regularnie ją kontrolować, to są opony. Ja wielokrotnie powtarzam, że jest to strategiczny element w samochodzie, dlatego że jest to jedyny element, który łączy samochód z nawierzchnią, więc chodzi o nasze bezpieczeństwo i dobra opona jest naprawdę bardzo ważna. Warto, żeby spojrzeć na opony, na bieżnik, na wysokość bieżnika, ale także, czy nie ma jakichś przecięć, czy nie ma jakichś bąbli, czy nie ma jakichś wyrw. Po prostu sprawdźcie stan ogumienia. No i też oczywiście bardzo ważne jest, jaką tą oponę zakładacie. Też kontrolujcie rok, czy ta opona nie jest starą oponą, bo traci już swoje właściwości. Przede wszystkim pamiętajcie też o czym się nie mówi, o tym, żeby kontrolować bardzo często ciśnienie w oponach. Kupić mały jakiś ciśnieniomierz, dołożyć do zaworu i sprawdzić, czy ta opona ma takie ciśnienie, jak mówi producent, bo za mało ciśnienia źle, za dużo też źle. Także też to mała rzecz, ale trzeba ją pamiętać. Dokładnie tak. I to są takie podstawowe rzeczy, czyli oświetlenie, płyny, opony w samochodzie, ale jeżeli ktoś bardziej by chciał szczegółowo przejrzeć swój samochód, to też może to zrobić pod domem. Może sprawdzić na przykład hamulce czy zawieszenie, układ kierowniczy w podstawowym zakresie. W podstawowym zakresie. Pamiętajcie, że możemy samochód podnieść do góry zwykłym podnośnikiem, taką tak zwaną żabą. Oczywiście po każdym podniesieniu musimy zabezpieczyć albo kobyłką, albo drugą oponą, czy kołem całym włożonym pod samochód, bo to jest bezpieczeństwo. I prostym sposobem możemy, szarpiąc na prawo, lewo, auto podniesione, zobaczyć, czy jest jakiś luz wyczuwalny. No, gdy jest wyczuwalny, to znaczy, że już jest źle. To wtedy tylko i wyłącznie mechanik. Góra, dół, też sprawdzamy, czy nie ma na łożysku luzu. Możemy pokręcić kołem i słuchając, czy coś nie wyje, nie buczy, wyczuć, czy to łożysko jest dobre, czy już powinno być wymienione. No i oczywiście możemy z góry zobaczyć sobie, podświetlając, jak wygląda stan klocków hamulcowych i dokładnie tą samą operację możemy zrobić z tylnym kołem. Także możemy to w domowym sposobie, czy pod blokiem, czy w garażu domowym sprawdzić tak na pierwszy rzut, czy jest w miarę dobrze. Jeśli wyczujemy cokolwiek złego, to znaczy, że pan mechanik już się musi tym zająć. Słuchajcie, jak jesteście już w samochodzie, to oczywiście też warto sprawdzić hamulec ręczny, czyli pojechać powoli i zaciągnąć go kilka razy, sprawdzając, czy hamuje. Wielokrotnie o tym zapominamy i później nasze hamulce ręczne są zatarte, linki nie działają, a producent mówi i pisze w instrukcji obsługi, że nieraz trzeba to po prostu też w jakiś sposób przewietrzyć. Kolejnym elementem to po wejściu do samochodu naciśnijmy pedał hamulca.
Jeśli on jest twardy i cały czas tak samo działa, to znaczy, że jest ok, ale gdyby się okazało, że wpada w podłogę, później zaczyna rosnąć i tak dalej, jest to pierwszy symptom, że coś jest nie halo. Podobna sytuacja jest z pedałem sprzęgła. Ja oczywiście tutaj mam automatyczną skrzynię, więc nie mam tego problemu, ale w wielu samochodach manualnych warto też sprawdzić, czy sprzęgło dobrze działa. Więc sprawdźmy na pedale sprzęgła, czy on, sam pedał, nie wpada nam podłogę, bo to oznacza, że nie wysprzęgla, więc jest jakiś problem. Słuchajcie, takie przeglądy polecamy, żeby robić naprawdę regularnie. Warto, ponieważ tu chodzi o wasze bezpieczeństwo, a także zapobiegnie spotkaniom z policją i nieprzyjemności z tego tytułu. Amortyzatory powyrywane. No, mechanik nie dawno spadł. Przede wszystkim bezpieczeństwo, nie tylko wasze, ale też nasze i wszystkich, którzy jeżdżą po drogach, waszych rodzin, naszych kolegów, przyjaciół. Parę minut przy samochodzie, a parę lat czy 10 lat życia warto. Więc kochani, bezpiecznej podróży. Mogę pana nazwisko? Nie, Motko. Ten pan mówi, że nie można. Nie, Motko! Nie, ja...